Witajcie, jestem Beorn. Dziś przedstawiam karabinek Crossman Benjamin Wildfire w kalibrze 4,5 mm. Jest to karabin półautomatyczny, semi-auto. Jest to rozwinięcie konstrukcji karabinu Crossman 1077. Ma identyczne magazynki, jak też praktycznie system przeładowania. Różni się tylko manometrem i kartuszem. Tam mieliśmy zasilanie CO2, tutaj zasilanie jest powietrzem. Pompowany jest bezpośrednio przez szybko złączkę do 2000 PSI, czyli 140 barów. Ja zauważyłem, że jeśli pompuje go więcej, to ma większą energię, a od tych 2000 do 1000 jest najbardziej stabilny. Rozrzut tam wychodzi kilkunastometrowy. Tu przygotowałem dwa rodzaje sił. Tu mamy egzakta 0,547 wagi oraz egzakta RS-a o wadze 475. 0,485 grama. Pokażę Wam na chrono, jakie uzyskuje szybkości. Jeden śród, jak i drugi. Widzicie, mam dwa magazynki. No to jest właśnie pozostałości po Crossmanie 1077. Pierwszym śrutem będzie cięższy śród standardowy Crossmana. Przepraszam, nie Crossmana, a Exacta. 0,547. Ładowanie identyczne jest jak 1077 karabinów. Dobra. Pierwszy strzelamy. Mam przygotowany chrono, jest ustawiony na 54. Zobaczymy, jak szybko poleci. Pierwszy strzał ma 132 metry. Zauważyłem wcześniej, że pierwszy strzał zawsze jest słabszy, a im więcej pompujemy karabin, tym słabszy. Nawet 17 metrów przy 200 barach. Już mam 201 metrów. 197. 198,4. 195,8. 194,3. No, spada. 206. Sprawdźmy ciśnienie. W tym momencie jesteśmy troszeczkę poniżej 2000 PSI. Także jesteśmy w jego najlepszym zakresie. 199,6. 200. 199,4. 201 metrów. 193. No już przy pierwszej kreszce jesteśmy. Dobra. Wystrzeliłem akurat cały magazynek. Jest pusty. Założymy teraz RS-a. Zobaczmy, jaka będzie różnica szybkości.203,8, 207,6, 205,9, 202, 207, 206, 202, 195,8, 199,6, 203,6, 203,6. I koniec. Jak widzicie, karabin nie jest jakiś super stabilny. Po dwóch magazynkach zostało nam jakieś 1000-1500. Strzelamy z niego też na większe odległości. Powiem Wam, no, że da się z tego. 10 metrów to jest jego idealna odległość. 15 jeszcze, 25. No jeszcze powiedzmy, że się skupia, ale już powyżej tego to już taka bardziej loteria, jeszcze trafimy czy nie.
No dzisiaj niestety pogoda nie dopisuje, także jesteśmy w budynku, nie postrzelamy sobie na podwórku, za mocno wieje, pada też deszcz. Także tarcze na podwórku do niczego nam się nie przydadzą. Potem najwyżej rzucę tarczę 10 metrów jeszcze. Lunetkę założyłem na niego Burisa Timberlina. No jak wiecie, którzy się orientują w sprzęcie, luneta jest więcej warta, nawet używana, aniżeli sam karabin. Także w tym przypadku, jeżeli ktoś mówi, że jeżeli kupisz karabin za na przykład 3000, to lunetę, to może nie, ale jeżeli za 5-6 tysięcy, to luneta musi mieć mniej więcej tę samą kosztować. No, w tym wypadku spełnię te warunki. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Pompowanie wystarczy na jakieś 3 magazynki. W międzyczasie będę omawiał i załaduję kolejny magazynek. RSM też. 12 sztuk, wianuszkowy. Ładowanie, jak widzicie, troszkę męczące. Może ono się... Te są magazynki już wyrobione, bo zostały mi po Crossmanie 1077, w którym pękł zawór strzałowy, już puszczał powietrze, przypuszczał CO2. Nie dało się już nic z nim zrobić, także została mi jedna kasetka na magazynek oraz 5 magazynków wianuszkowych. Tego oryginalnego, który jest w jednym zestawie generalnie, jest kasetka i jeden magazyn wianuszkowy, nawet nie wyjmowałem z pudełka jeszcze. No, stwierdziłem, że nie ma sensu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli się napompuje karabin mocniej, to ma oczywiście większą prędkość, tylko że ona spada, tak? Ostatnio strzelaliśmy RS-em, teraz też jest RS. Zobaczymy. Zatrzymaliśmy się na 203 metrach, mam tu ostatni strzał. Ciągle zobaczymy i ciśnienie, tak jak mówiłem, 1500 PSI. Zobaczymy dalej. Temperatura tutaj panuje około 16 stopni. Także najpierw jest około 20, to jest taki w miarę, to wszystko miarodajne, bo tak się... Ok. 195,3. 198. 195,7. 191,9. 196. 188,7. 192,8. 188,8, 191,4, 187,9, 191, 183,5 i wszystko. Ciśnienie, no jeszcze nie doszliśmy, to mamy 1,1 kreseczkę pokazuję, jedna kreska powyżej 1000 PSI zalecanego ciśnienia. Z ciekawostek, nie wiem czy to widać dobrze. Ale tutaj jest napisane też CO2. Jest air and CO2. I CO2 sięga tutaj niższy, troszeczkę niżej jest. A tu mamy napisane na kartuszu only air. Takie. Nie wiem dlaczego to zrobiono. Także jak widzicie, oddałem z niego w sumie 36 strzałów. 30 nawet. 9, bo 3 strzały poszły w powietrze na sucho. Pierwszy strzał, jak mówiłem, zawsze jest słaby, naprawdę jest bardzo słaby. Co tutaj jeszcze można im ciekawego powiedzieć? Jest plastikowy. To jak wiecie, jeżeli ktoś miał do czynienia z Crossmanem 1077, to jest identyczny. Spust oczywiście jest twardy jak kamień. Szyna montażowa, 11 plastikowa, na której jest naprawdę ciężko coś ustawić. Nie demontowałem, mam wysoki montaż, bo nie chciałem demontować muszki. Także zostawiłem tak jak jest. Truglu, oczywiście światło wodowe. Jeszcze go nie rozbierałem, ale może w najbliższym czasie zajrzę do środka, chociaż nie wiem czy jest to w ogóle sens to robić. Bo może poprawiłoby się trochę spust i coś jeszcze, ale jakoś nie pali mi się do tego. Dobra, także mam nadzieję, że troszkę przybliżę Wam ten karabin. Generalnie moim zdaniem najlepiej się sprawuje w grillowych rozwaluchach, jakieś puszki, butelki, to tam sobie wymyśli, jakieś owoce, można sobie rozpryskiwać z tego, używając jakieś małe zawody. Tak jak mówiłem,
No, cztery magazynki może jeszcze wystrzelimy z niego, ale to wiadomo, widzicie, że szybkość spada i jest to skacze jak chce. Ok, jak chcieliby do pytania, proszę zadawajcie. Postaram się wam przedstawić coś więcej.